Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w nowej rzeczywistości. Jest piątek, 21 listopada i w nocy spadł śnieg. Sypał dosyć intensywnie. Jak wstałam do okna, to nie było widać domów sąsiadów. Jest go niedużo, bo on topił się na bieżąco, ale utrzymuje się taki delikatny minus. Ile tu jest? No, minus 1 stopień. W ciągu dnia temperatura poszypuje w górę, bo mamy tu pierwszy raz od 20 dni błękitne niebo, więc może ujrzymy słońce po 3 tygodniach niewidzenia go. Ale krety jeszcze ryją. Zrył koło mamusi kwiatków. Oj, będzie dzisiaj pomstowanie, ale będzie mścić. Ryje tu już od kilku dni i ona tylko tak chodzi. Zakrywa te kopce, a one dalej ryją. Ziemia jest niezamarznięta jeszcze, bo nie ma mrozów. To jej robactwo. Wszystko siedzi pod powierzchnią. Krety ryją. Spadło troszeczkę tego śniegu i zobaczcie, jak od razu jest pięknie. Te drzewa pozbawione liści, konary widoczne, ośnieżone teraz delikatną bielą, no wyglądają po prostu cudownie, jak takie panny młode stojące w bieli. Las sosnowy, przyprószony śniegiem, niezwykle jest teraz klimatyczny. Sosnowy, świerkowy czy jodłowy, wszystkie te lasy iglaste nabierają pod pokrywą śnieżną uroku. Uwielbiam chodzić po lesie, no oczywiście nie jak sypie się to na kołnierz, za kołnierz, ale uwielbiam chodzić i patrzeć, jak te gałązki świerkowe są ponaginane, czy chociażby te sosnowe, jak one są okryte, widać te ich kształty, te takie czapy na tych gałęziach. No jest pięknie, jest po prostu pięknie. Zima ma swoje uroki, ma swój klimat. Niebo póki co błękitne, chociaż tam od zachodu, od strony niemieckiej widzę, że coś ono się przebarwia. Albo będzie wiatr, albo będzie, no zmiana pogody na pewno nie, bo cały czas było pochmurno. To będzie powrót pochmurnej pogody. Kolejny dzień, kolejny poranek, piątek 22 listopada. Wczoraj mówiłam piątek 21, wczoraj pomyłka, był czwartek, dzisiaj jest piątek i jeszcze większa kupa kreta. Zobaczcie, jak narył. Uwziął się, idzie sobie tutaj sznureczkiem od tego bukszpana na rogu, aż tam za huśtawkę i do tamtego ogródka. Pogoda znowu buro ponuro. Chyba będzie sypał śnieg. Wczoraj słońca mieliśmy zaledwie niecałą godzinę, także nawet nie zdążyliśmy przyjrzeć się, jak to słoneczko wygląda, bo zanim wychynęło za czubków drzew, to już go niestety nie było. Na łące, tam gdzie chodzi bydło, też krety ryją. Na ogrodzie to samo, wszędzie ryją pszczoły, już siedzą w ulach, nie widać żadnej na oczkach. Bo jest zimno, temperatury spadły, poranki są już z przymrozkami, minus 1 stopień i one siedzą w kłębie, w letargu i tak przetrwają do wiosny albo do kolejnego ocieplenia się. Pszczoły nie śpią, potocznie mówi się pszczoły śpią, pszczoły idą spać. One zbijają się w kłąb i siedzą w zimie w letargu. Nie śpią. No tak, kto mi dał prawo jazdy na taczki? Chyba za jaja zdobyłam. A ja dzisiaj chcę wykopać georginię. Czas najwyższy. One już krzyczą od kilku dni. Renia, zlituj się, wykop nas. Powinny być wykopane po pierwszym takim przymrozku, jak te kwiatostany obmarzną, liście tak delikatnie zważy, ale niestety ja się nie wyrobiłam. Nie wyrabiam się z niczym, także jestem ze wszystkim w tyle. I jeszcze one tutaj mocno nie zmarzły, bo takich mrozów, przymrozków mocnych nie było, żeby
mróz doszedł do bulwy, czy chociażby nawet zszedł poniżej tego pęda przymrożonego w głąb ziemi, nic im nie będzie, bo ziemia jest miękka, ale jakby przyszło minus 5 stopni, to już bym miała po georginiach, niestety. Oj, się zakorzeniły. No, żyją. Przymroziło ich tylko nad powierzchnią ziemi, a to resztę wszystko ładne, zdrowiutkie, jędrniutkie. Ostatni gwizdek, żeby je tu wykopywać. Są terminy, gonią nas, ale niestety nie wszystko jest tak, jakbyśmy chcieli. Nie zdążymy zrobić w odpowiednim czasie i tutaj się nie ma co przejmować, martwić, że przeszedł czas, przeszedł termin. Jeżeli tylko nie zmarznie, to termin, kochani, nie przeszedł i tu nie ma co się naprawdę spinać, że coś żeście zgapili, że gdzieś tam w danym momencie żeście nie zdążyli. Wszystko się zdąży, byle tylko nie zmarzł całkowicie. A tak jak u nas na gospodarstwie, no to jest tej roboty bardzo dużo i wybiera się to, co w danym momencie jest najpilniejsze na pierwszym planie do zrobienia. Tak i tutaj było. No kwiatki niestety musiały czekać. Nie wyrobiłam się, krótko mówiąc. No co tu będę czarować? Zaskoczyła mnie robota w tym roku jak zima drogowców. Aj, się ładnie porozrastały. Teraz wykopię to. Poprzycinam na taką wysokość, jak one mi zmarzły i w skrzynkach postawiam do piwnicy i będą zimowały aż do kolejnego roku, do kolejnej wiosny, do kolejnego wysadzania. Można obsypać trocinami. One wtedy będą zachowywały taką wilgotność naturalną, bo jeżeli tak się zostawi, będą obsychać. Można i tak, bo ja też tak wkładam. W piwnicy jest temperatura dostosowująca się do potrzeb roślin, także im nic nie będzie, ale jeżeli macie takie suche pomieszczenia, dobrze jest takie właśnie wykopane bulwy, wykopane korzenie poukładać sobie w skrzynkach, obsypać trotami bądź delikatnie suchym piachem. Nie mokrym, bo jak poczują trochę temperatury na plusie, to będą kiełkowały, a to w zimie nie jest nam potrzebne. Także tutaj musi być piach suchy, aby tylko utrzymywał wilgoć bulwy, a nie powodował, że ona będzie kiełkować. Oj, 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 oj. Tu topinambur był, ale go napuszczało, aż go na ziemię wywaliło, powyłaził. Też ktoś kiedyś mi powiedział, posadź sobie topinambur. Super roślina, no jest miododajna, podobno smaczna, chociaż mnie nie urzekła w ogóle. Być może nie umiem jej przyrządzić, może nie znam się na smaku, ale nie, to nie jest mój smak. Posadziłam sobie, a dzisiaj wykarczować nie mogę. Kolejna robota do przodu. Georginie w skrzyniach pownoszę sobie teraz do piwnicy. Będą one zimowały, ale jeszcze muszę podjechać na pola, bo tam na ogrodzie zostały mi chyba 3 czy 4 krzaki miałam posadzonych georgin i muszę je wykopać, bo jak przyjdzie mróz, zmarznie w głąb ziemia i niestety bulwy poprzemarzają. Kolejnego roku już mi nie wypuszczą, bo zmarzną całkowicie. Georginia niewykopana niestety zmarznie i kolejnego roku już nie odpuści. Ale najpierw, zanim pojadę tam, zrobię porządek z chryzantemami. Mamusia już pozbierała pozłozili z cmentarzy i też chcę je przezimować. Większość ludzi wyrzuca chryzantemy, bo
nie zdaję sobie sprawy z tego, że można je przezimować i kolejnego roku będą one cieszyły nasze oczy. Ja uwielbiam chryzantemy, mogłabym mieć ponasadzane wszędzie. I teraz jest kilka gatunków chryzantem. Są takie ogrodowe, które rosną cały czas. Nie trzeba ich wykopywać, nie trzeba większych zabiegów, żeby one na kolejny rok zakwitły. Ale te doniczkowe już niestety, tutaj też są dwa gatunki tych chryzantem. Jedne są takie wąskolistne, drugie o liściach szerokich. I te o liściach szerokich niestety one zmarzną. One nie przetrzymają w ogrodzie. Trzeba je przezimowywać w piwnicy. To są te właśnie. O takich liściach szerokich, dużych, ciemnozielonych. Te niestety zmarzną. One są bardzo wrażliwe na mrozy i w ogrodach nam nie przezimują. Ale te drobnolistne, o takich drobniutkich, kształtnych listkach spokojnie w ogrodzie przezimują. I ja też zaraz pójdę do szklarni, pokażę Wam. Przezimowałam bez większych problemów. Można to zrobić na dwa, nawet trzy sposoby. Co najważniejsze, trzeba je przyciąć. Tak czy siak przycięcie jest koniecznością. Przycinamy na ze 3, maksymalnie 4 cm. Wszystkie te już przekwitnięte, przemarznięte, zdrewniałe części usuwamy po to, żeby one nie osłabiały krzaka. I teraz można je wstawić do piwnicy, tak samo jak georginie, w doniczkach. Później oczywiście wiosną trzeba będzie dokładnie wytrzepać korzenie, wsadzić do kolejnej ziemi, bo ta ziemia to samo co z pelargoniami czy chociażby z begoniami jest już ziemią jałową, pozbawioną wszelkich składników pokarmowych, bo te chryzantemy to wyciągły, ale do piwnicy je schować można. Chociaż nie jest to koniecznością, nie każdy z Was ma piwnicę, więc można je wsadzić w ziemię, teraz wyciągnąć z doniczek, wytrzepać dokładnie korzenie z tej starej ziemi i sadzonkę macierzystą, obciętą, wsadzić do ziemi. Okryć liśćmi, okryć obornikiem, czy chociażby nawet słomą. One w bardzo dobrym stanie przezimują do wiosny. I wiosną będą puszczały tu z korzenia nowe szczepki. Można również, jeżeli nie macie piwnicy, nie macie gdzie w danym momencie tych chryzantem wysadzić na ogrodach, najprostszym sposobem jest wykopać dół. Dół do głębokości kolan. Wyłożyć go grubą warstwą słomy bądź zeschniętych liści, które nagrabicie o tej porze roku wszędzie. Poukładać wszystkie sadzonki, ale sadzonki muszą być już pozbawione tej takiej bryły piaskowej, żeby zostało tego jak najmniej. Ułożyć i nakryć do pełna całości wykopanego dołu również słomą, liśćmi i na wierzchu przykryć ziemią. One w bardzo dobrym stanie przezimują do wiosny. Wiosną, jeżeli już mrozy miną, a będą jeszcze przymrozki, można już rozkopać taki dół, o ile się już da, wyciągnąć i zacząć wybudzanie takich sadzonek. One już mogą mieć zaczątki pędów popuszczanych, zaczątki pąków, bo będą się budziły w tej pierzynce, w tej takiej okrywie. Ale najlepiej jest wsadzić od razu teraz do ziemi, nakryć i one będą ładnie zimowały, wiosną wypuszczą. Te szerokolistne niestety tak nie zrobimy, bo to co mówiłam, one przemarzną. To są chryzantemy delikatne, bardzo wrażliwe. Zresztą zobaczcie ile one mają już napuszczanych pędów, szczepek. To jest wszystko to o tutaj. Są już napuszczane, te zaś nie. Te już idą w stan spoczynku, te jeszcze cały czas produkują. Te jest ciężko przechować, ale można.
też poobcinać, wstawić do piwnicy. Tu już nie możemy wsadzić do ziemi i zasypać liśćmi, bo one zmarzną. Wstawić do piwnicy. Można je przezimować, bardzo mało podlewać, skąpiutko, bo one będą na pewno, to co tu już jest z boku, będzie pędziło nam w górę. Bądź też wyciągnąć z doniczki, tak samo jak tutaj w przypadku tej, co pokazywałam, wyciągnąć, wytrzepać i zrobić dół, umieścić je w dole. Wiosną wybudzać, wsadzać do nowej doniczki i one ładnie wypuszczą. Te najprawdopodobniej obumrą, bo one, jeżeli teraz je wsadzimy do ziemi, zakopcujemy, to niestety przez zimę zbieleją, nie będą miały dostępu powietrza, nie będzie zachodziła fotosynteza, one obumrą w piwnicy, zrobią się białe, jeszcze troszeczkę pogonią w górę, będą takie chyczki stały. Wiosną, jeżeli moje przezimują, to Wam pokażę, jak postępować dalej wiosną z chryzantemami. Ale wszystkie te wydziczałe się pousuwa i będą wypuszczały nowe z ziemi. Będziemy je przesadzać. Mam nadzieję, że będziemy. Wstępnie z grubsza mam już poobcinane i z racji tego, że mam dosyć dużą piwnicę w stodole, tam gdzie zimujemy sadzeniaki, gdzie mam półkę z przetworami, to wniosę je do piwnicy. Nie będę wsadzać do ziemi, mogłabym, ale czas mnie trochę goni. Może za kilka dni, bo jeszcze głoszą ciepło, może powyciągam je wtedy z piwnicy i upatrzę sobie, gdzie je posadzić, poposadzam. To jeszcze jest do mojego przemyślenia. Na dzisiaj to na pewno je wsadzę do piwnicy, a dalsze kroki to już przemyślę, jakie podejmę. W szklarni też czeka mnie jeszcze trochę roboty, ale zobaczcie, zakwitł ten mieczyk, o którym mówiłam, jak usuwałam pomidory, że nie wiem, jakiego jest koloru, jak wygląda. Bardzo ładny. Śliczny. Będzie drugi. Nie głoszę jeszcze takich mrozów, to one mi wykwitną później, jak przekwitną, to też cebulę pousuwam, pozabieram. Ale tutaj jest ta chryzantema, o której mówiłam. Zobaczcie, jak ładnie kwitnie. Jest już ogołocona, bo co widać, kilka pędów ucięłam, nie mogłam się oprzeć do wazonu, do domu. Tak jak mówiłam, uwielbiam chryzantemy. Lubię je w domu, lubię je koło domu, lubię je wszędzie, gdzie tylko się da. I to jest jedna z tych, które też w zeszłym roku przyniosłyśmy z cmentarza. Wsadziłam ją tu i ona była. Przysypałam ją delikatnie liśćmi w szklarni, przetrwała, nic jej nie było. Tak samo i na zewnątrz. Miałam na zewnątrz, ale już je pousuwałam, poprzycinałam i też one będą czekały do kolejnego roku. Będą ładnie kwitły, a ta jeszcze kwitnie, wygląda bardzo ładnie. Też później, jak już przekwitnie, czy przymarznie, przyjdę, przytnę ją, poobcinam, być może zetnę jeszcze kwiaty do wazonu i już ją do zimy przygotuję. Jeszcze nie, bo głoszą ciepło, także nie ma sensu okrywać jej liśćmi, bo zacznie mi bardzo wypuszczać z ziemi, wysilać się, no a tego już teraz nie chcę. Nie będę jej podlewać, jak przytnę, to delikatnie podleję, nakryję i będzie zimowała. A w ogródku koło domu, koło kopaczki, mamy chryzantemę, która zimuje, nie okrywamy jej, tylko jak przekwitnie, zmarznie, przycinamy do samego spodu i ona cały czas tu jest z roku na rok. To jest bardzo stara odmiana. Mama przywiozła ją od swojej babci z Szumiłowa i od kiedy ja tylko sięgnę pamięcią, ta chryzantema zawsze była. Jest to chryzantema dosyć wysoka, sięgająca tak do metra, może troszeczkę więcej, może 1,20 m w dobrych warunkach, sprzyjających warunkach glebowych. Jak się o nią zadba, dopieści, to urośnie wyższa. Kwiaty nie są duże, w stosunku do dłoni
niewielkie, ale wdzięczne, delikatne i bardzo ładne. Teraz ona już troszeczkę tutaj przymarzła po tych dwóch przymrozkach, ale przed przymrozkami bardzo ładnie kwitła. Stoi sztywno, prosto. No czasem, jeżeli wybuja, trzeba ją niestety podwiązać. Ale bardzo ładna. Teraz taka troszeczkę przestrzelona, bo intensywnie ją obłamywałam do wazonu, do kuchni, no i tych kwiatów zostało już niewiele. Ale tak jak jeszcze była w pąkach, dopiero rozkwitała, to tu była burza, potężny krzak. I ona już teraz o tej porze ma wypuszczone młode sadzonki, które w przyszłym roku będą wyrastały w takie pędy kwiatostanowe i z nich będą kolejne piękne kwiaty. Stara odmiana, ale bardzo ładna. Te stare odmiany jednak są niezawodne i chyba tak naprawdę najbardziej odporne i najładniejsze. Na ogrodzie, na polu buro, ponuro i powiem Wam, zimno. Koło domu jakoś tak nie ciągło, a tutaj bardzo. Wiatr hula, bo jest przestrzeń i szybko kopałam, żeby się jak najprędzej zawinąć do domu. Miałam jeszcze trzy krzaki georgiń, jeden mi zgnił. Ta woda, co weszła z powodzi, stała, tu podmokło i zgniło. Tak samo rabarbar, no ale zobaczymy. Może coś z tego będzie, może całkowicie do korzenia nie zgnił. Jeszcze jak będą takie cieplejsze dni, to muszę przyjechać tu zrobić z malinami porządek. Też będzie odcinek, bo pytacie się, jak z malinami postępować, jakie zabiegi teraz wykonać jesienią. Ale to jak będzie cieplejszy dzień, bo dzisiaj to wieje do domu jak najprędzej, bo jest naprawdę zimno, taki nieprzyjemny ten wiatr. Mam nadzieję, że jeszcze ciepłe dni będą, tak niby głoszą, prognozują, że jeszcze babie lato ma być. Zobaczymy, jak będzie. A na dzień dzisiejszy, wiecie co, uciekam. Kochani, życzę Wam wszystkiego najlepszego, ciepła w sercu, takiej radości i byle do wiosny, jak to ktoś powiedział. Na razie, trzymajcie się.